Cześć kochani, jestem Arezabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że będzie trochę krótszy, bardziej zwięzły i trochę inny przede wszystkim dlatego, że raczej nie będę Wam opowiadała za dużo o fabule, ponieważ dzisiaj będę mówiła o książce Pierwsze Słowo od Marty Kisiel, czyli książce, która składa się z 11 opowiadań napisanych przez autorkę, tę przez Eł. Nie wiem ile razy jeszcze będę przytaczała ten termin, że tak to ujmę na swoim kanale. W każdym razie, jak już mówiłam, mamy tutaj 11 opowiadań. Niektóre z nich ukazały się wręcz w swojej wersji książkowej, tak jak chociażby Dożywocie, a niektóre, tak jak chociażby Szaławiła, pojawiły się jako dodatek do książek. Poza tym mamy też tutaj opowiadania, które mogliśmy spotkać w jakichś antologiach, w gazetach, a część z nich, z tego co wiem, jeszcze nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także, moi drodzy, zapraszam. Już na samym początku książki autorka mówi nam o tym, że ona nie umie w opowiadania, co wydaje się bardzo jakieś takie paradoksalne, nieprawdopodobne, dlatego że właściwie wszystko, co napisze Marta Kisiel, znajduje jakieś tam miejsce w moim sercu i ta książka nie jest absolutnie żadnym odstępstwem od tej reguły. Tak jak mówiłam, mamy tutaj 11 opowiadań i właściwie każde z nich różni się od drugiego w jakimś stopniu. Może to być kwestia kreacji świata, czyli niektóre z nich na przykład dzieją się w czasach, powiedzmy, współczesnych. Niektóre z nich dzieją się chociażby w czasach, które ja bym podciągnęła pod wiktoriańską Anglię. Niektóre z nich opowiadają o rzeczach, które jakby są prawdopodobne, a przynajmniej są jakimś takim zawoalowanym opinią autorki na temat dzisiejszego świata, czy też jakiegoś wyrzutu w stronę społeczeństwa i tego, w jaki sposób teraz świat istnieje. Z drugiej strony mamy tutaj wątki tak bardzo fantastyczne, że są one nieprawdopodobne i niemożliwe jakby do zadziania. Także jeżeli chodzi o jakby rozstrzał i tematykę tych opowiadań, to jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele i myślę, że każdy gdzieś znajdzie tutaj opowiadanie, które przypadnie Wam do gustu. Jeżeli nie wszystkie, to na pewno znajdziecie chociaż to jedno. Dla mnie oczywiście było to Dożywocie, które się tutaj pojawiło, ale to chyba nikogo jakoś nie zdziwiło i nie zaskoczyło. Szczerze mówiąc, mnie też nie. Ale muszę przyznać, że cała książka sprawiła mi naprawdę masę przyjemności. Natomiast problem z tą książką jest taki, że... Znaczy problem, to właściwie nie jest problem. Chodzi po prostu o to, że opowiadania wymagają troszeczkę więcej od czytelnika niż powieść. Wymagają przede wszystkim czytelnika, który jest w stanie podjąć grę z autorem, który chce znaleźć sens w tym opowiadaniu, chce znaleźć tą zawoalowaną puentę, to, co jakby skłoniło autora do napisania tego opowiadania. Znalezienie właśnie tego jednego szkopu i tego przekazu, który jest w stanie zmienić dosłownie całe opowiadanie. I przyznam, że czytając to opowiadanie momentami czułam się jak na zajęciach z literatury na polonistyce, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa, takim wręcz troszeczkę sentymentalnym, dlatego że mamy tutaj opowiadania, które naprawdę czasami już wprost nawiązują i do romantyzmu w literaturze polskiej i wręcz wyśmiewają jakby założenia chociażby Polski jako Chrystusa narodów i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co mówiłam, że musicie mieć chociaż jakąś podstawową wiedzę na temat literatury polskiej i jej historii po to, żeby jakby załapać żart i sposób myślenia. Z drugiej strony mamy tutaj też troszeczkę gotycyzmu, trochę turpizmu, czyli tych elementów, które ja bardzo lubiłam, trochę mroku. Mamy tutaj nawet kryminał, który mi osobiście się bardzo podobał i który, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że miał nawet potencjał na to, żeby być dłuższą formą i z wielką chęcią bym to przeczytała. Mamy tutaj też krótsze formy, które właściwie wydają się przede wszystkim takim trochę, rzekłabym, że komediami, ale oczywiście nie w 100%. Mają one jakieś tam przesłanie i jakieś wnioski, coś wyjątkowego w nich oczywiście można znaleźć. Także serio, wydaje mi się, że w tej książce jest tyle opowiadań, że autentycznie każdy z nas jest w stanie znaleźć coś, co mu się spodoba. Czy to będą wątki fantastyczne, czy to będzie coś, co będzie troszeczkę nawet, rzekłabym, że zalatywało pod thriller albo horror. Z drugiej strony mamy właśnie, jak już mówiłam, kryminał, mamy wątki romantyczne, mamy wątki bardziej skupiające się na przemyśleniach na temat czasów dzisiejszych. I oczywiście oprócz kwestii opowiadań, które są bardzo ciekawe, są dobrze napisane, dobrze skonstruowane, mają naprawdę fajny pomysł,
czasami są zabawne, czasami są przerażające, czasami wręcz dają do myślenia, tak jak w przypadku chociażby przedostatniego opowiadania, które chyba jest moim ulubionym zaraz po dożywociu. Kolejnym atutem definitywnie jest oczywiście styl pisania autorki, który jest wyjątkowy, jak dla mnie to jest jakby główny wyznacznik tego, że wiem, że to jest autorka, nikt nie pisze tak jak Marta Kisiel, jak dla mnie. Bo mimo to, że zdania są wielokrotnie złożone i czasami wydawałoby się, że powinny sprawiać nam problem, to są pisane w tak inteligentny sposób, tak intrygujący, z drugiej strony jeszcze zabawny, że nie tylko pogłębiają jakby cały klimat, pogłębiają jakby nam odbiór postaci, nadają jej dodatkowe cechy. Więcej jesteśmy w stanie w ten sposób jakby wyczytać pomiędzy słowami. Podsumowując, pierwsze słowo to jest, że tak to ujmę kolejny raz, rasowa Marta Kisiel, to znaczy ta sama cudowna autorka w troszeczkę innym wydaniu, które wydaje mi się, że jest dobrym pierwszym spotkaniem z tą autorką, dlatego że możemy, czytając te opowiadania, przekonać się, czy odpowiada nam jej sposób pisania, czy odpowiada nam jej humor, sposób kreowania bohaterów, bo on jest trochę inny niż w jakby reszcie opowiadań, tak? Poza tym możemy po prostu sprawdzić, czy odpowiada nam to, na co autorka kładzie nacisk, w jaki sposób kreuje swój świat, co dla niej jest istotne i warte pisania. Mamy tutaj Martę Kisiel w zupełnie poważnym, czasami lekko przerażającym wydaniu. Mamy tutaj jej głębokie przemyślenia na temat XXI wieku i ludzi dookoła. Także definitywnie polecam wam tę książkę, jeżeli jeszcze nie znacie Marty Kisiel, ale też jeżeli ją znacie i chcielibyście popatrzeć na niektóre sprawy z jej perspektywy bardziej serio niż zazwyczaj w jej książkach. I właściwie to tyle na dzisiaj, jako że to są opowiadania, ja tutaj nie mam za dużego pola do popisu, bo wszystko co powiem może zostać użyte przeciwko mnie, bądź przeciwko wam i może stać się potencjalnym spoilerem. Także zanim się jednak z czymś sypnę, to moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać, chociażby klikając łapkę w górę, bądź w komentarzach i pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał, a ja już znikam i na razie, cześć!